Arkadiusz Żabka, witam po wakacjach w studiu Radia 90. Gość dzisiaj z nami Wojciech Świerkosz, zastępca prezydenta miasta Rybnika. Jego obecność nie jest przypadkowa. Rok szkolny się wczoraj rozpoczął. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dla pana to 10. rok jako zastępca prezydenta miasta. No tak się składa, że wspólnie z nauczycielami, dyrektorami rozpoczynamy współpracę w 10. roku szkolnym. Taki jubileuszowy, skłaniający do przemyśleń. Myślę, że będzie wyjątkowy. Nie ma pan dość, patrząc na te wszystkie papiery przed nami? Ja się czuję, jakby tu za chwilę miała się rozpocząć obrady Komisji Oświaty. No bo to tematy są zawsze szerokie i rozległe. Czy dość? Trudno powiedzieć, czy dość, jeżeli się robi coś, co się lubi. Całe życie zawodowe moje związane z edukacją, teraz w takim trochę innym charakterze, ale to są tematy, które zawsze były mi bliskie. Czy z roku na rok jest coraz trudniej w polskiej oświacie? Z roku na rok sytuacja się coraz bardziej komplikuje i generalnie jest to system, któremu trudno przypisać elementy stabilności. Jesteśmy zaskakiwani każdego roku jakimiś nowościami, jakimiś zmianami. I nauczyciele, i dyrektorzy, wszyscy wiemy doskonale, że jest to tego typu działka, która wymaga ogromnej elastyczności. No to fakty są takie, zresztą co roku sprawdzamy. Brakuje nauczycieli języka angielskiego, matematyków, wychowania przedszkolnego, nauczycieli przedmiotów zawodowych, no i oczywiście psychologów. Ile mamy wakatów w mieście Rybniku? Znaczy radzimy sobie w ten sposób, że nauczyciele, którzy, zresztą to nie jest tylko i wyłącznie nasza rybnicka taka cecha charakterystyczna, wszyscy nauczyciele, wszyscy dyrektorzy w Polsce radzą sobie na dzień dzisiejszy w ten sposób, że nauczyciele łączą pracę niejednokrotnie w dwóch albo w trzech szkołach. Czasami na etacie, czasami powyżej etatu, czasami nawet na dwóch etatach. Mówiąc wprost, nauczyciele pracują więcej w tym roku szkolnym. Dobrze, ale zadałem pytanie, ile mamy wakatów? Sprawdzaliśmy kilka dni temu, to było 700 wakatów na Śląsku, w województwie śląskim około 700 wakatów. Jak to wygląda? W Rybniku mamy około 18 wakatów. To są najczęściej wakaty na stanowiskach psychologów, ponieważ trudno w przestrzeni, powiedzmy w ten sposób, w przestrzeni znaleźć osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wakaty, które były, a które zostały uzupełnione, one zostały uzupełnione właśnie przez to, że nauczyciele z różnych szkół podejmują pracę również w innych jednostkach, zwiększając swój wymiar czasu pracy. Tak, i to powoduje, że ten nauczyciel pracuje w kilku szkołach i to jednocześnie wydłuża plany lekcji. Mamy rekordzistów, zespół szkół technicznych w Rybniku, 17 klas pierwszych, 17 klas pierwszych, lekcje do 20:20. No jest kilka powodów tej sytuacji. Po pierwsze, co pan może powiedzieć rodzicom tych uczniów klas pierwszych, którzy mówią, jak do 20:20, to wieczorowa szkoła? Że bardzo serdecznie przepraszam, ale niestety taką mamy rzeczywistość. Ta rzeczywistość wynika z rozwiązań ogólnopolskich, ministerialnych nazwijmy. To jest to pokłosie reformy po reformie, która była. W klasach pierwszych i drugich szkół średnich mamy dzisiaj półtora rocznika uczniów. To po pierwsze. Jak państwo sobie przypominacie, jeszcze niedawno przed reformą liceum na przykład było trzyletnie, tak? Czyli były trzy roczniki w liceum. Na dzień dzisiejszy po nowemu powinny być cztery, ale teraz przez kilka lat będzie de facto pięć roczników, ponieważ w klasach pierwszych i drugich tych dzieci jest półtorakrotność, dobrze mówię. Jeżeli chodzi o zespół szkół technicznych, to tu w szkołach średnich technicznych mamy podwójnie skomplikowaną sytuację, dlatego że nauczyciele, którzy prowadzą nauczanie w przedmiotach zawodowych, bardzo często są tak zwanymi specjalistami, czyli to są osoby, które wykonują funkcję nauczycieli, ale tak de facto są specjalistami w jakimś zawodzie. Oni tak, i mogą przyjść do pracy po południu, podejrzewam, mogą przyjść do pracy dopiero po tym czasie, kiedy najczęściej wykonują swoją pracę zawodową, ponieważ te osoby też nie chcą rezygnować ze swojego głównego źródła zarobkowania, utrzymania pracy, bo są specjalistami w danym fachu, a te zadania edukacyjne niejako robią dodatkowo. No i pojawiają się o godzinie 14, 15, 16 w szkole dopiero. 1700 uczniów, tak, to jest prawda. Zespół szkół technicznych, tak to na chwilę obecną wygląda. 500 uczniów w klasach pierwszych, no to jest przeogromna liczba. Chcę powiedzieć tylko o jednej rzeczy dosyć istotnej, dosyć ważnej. Mówimy o tym wszystkim również w kontekście demografii. Podam kilka przykładów. 2400 uczniów w pierwszych klasach szkół średnich. 1350 w klasach czwartych, to ci uczniowie, którzy dostaną laptopy w szkołach podstawowych. Natomiast dzieci urodzonych w zeszłym roku w mieście Rybniku było 890, a jak sprawdzaliśmy tegoroczny stan, powiedzmy sobie, urodzeń po pierwszej połowie roku 2023, to tych dzieci się urodziło 390.
No to pokazuje jasno, w jaką stronę zmierzamy. Panie prezydencie, czyli tak, nauczyciele pracują w wielu szkołach, lekcje kończą się w nocy. Nauczyciele pracują w wielu szkołach, bo chcą dorobić, bo dzisiaj brakuje nauczycieli. To jest taki paradoks, to znaczy nauczyciele... Pamięta pan dodatek motywacyjny w mieście Rybniku? To była złotówka. Pamiętam. Złotówka. Pamiętam miasto pan... się z tego wycofało. Dzisiaj ile wynosi dodatek motywacyjny? Miasto się nie wycofało z tego, tylko miasto wtedy w sposób uczciwy powiedziało, że w związku z planowaniem budżetu tego dodatku motywacyjnego nie będzie w trakcie roku, ale jeżeli pojawią się możliwości na koniec roku, to on zostanie nauczycielom wypłacony. I tak się też stało. Ile dzisiaj wynosi dodatek motywacyjny? Dodatek motywacyjny liczymy w kwocie około 100 zł na etat. Mówimy oczywiście o nauczycielach i chcielibyśmy tych pieniędzy oczywiście mieć więcej, tylko wracamy znowu do tematu pod tytułem finansowanie oświaty. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji związanej z tym, że nauczyciele po pierwsze ze względu na ich brak, po drugie również ze względów finansowych decydują się na to, żeby pracować na przykład na dwóch etatach, to za chwilę będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ministerstwo będzie mówiło, jak wiele nauczyciele w Polsce zarabiają. Tak? To będzie taka trochę podobna sytuacja do lekarzy pracujących w kilku miejscach. Będzie się mówiło o tym, że nauczyciele dużo w Polsce zarabiają w tym roku, i będzie się podawało stosowne cyfry, prawda? Na przykład ministerstwo, zakładam, że taką akcję informacyjną przeprowadzi. No efekt będzie tego inaczej. Będzie to wynikało z tego, że nauczyciele po prostu zarabiają więcej, ponieważ pracują często na dwóch etatach, na dwóch. Panie prezydencie, rozpoczął się rok szkolny. Nie wszędzie udało się zakończyć remonty. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Rybniku, budowa sali gimnastycznej. To inwestycja. Ja pamiętam wiosenne zapowiedzi, że w czerwcu będzie gotowa i we wrześniu uczniowie będą korzystać z nowej sali. Tymczasem wiemy, że tak się nie stało. Co się wydarzyło i kiedy sala będzie oddana do użytku? Już niedługo. Proszę się nie niepokoić. Jest mowa o połowie października. Ta przerwa wynikała tym razem nie jakby, powiedzmy, inaczej. Przerwa nie wynikała tylko i wyłącznie z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z jakichś terminów. Ta przerwa wynikała również z tego, że w trakcie prowadzenia tej inwestycji w czasie egzaminów maturalnych trudno było te egzaminy przeprowadzić. No tak, bo wiertarka mogłaby rozpraszać. W związku z tym one zostały na pewien czas wyhamowane, te prace inwestycyjne, no ale to jest kwestia dosłownie jeszcze kilku tygodni. Połowa października, to jest deklaracja prezydenta? No około połowy października zakładamy, że mniej więcej w okolicach 15 października, czyli na dzień. Sprawdzać będziemy. Jasne. Panie prezydencie, Władysław Śląski rozbił bank, mam wrażenie, otwierając ten rok szkolny informacją o 4-dniowym tygodniu nauki, 5 dzień projektowy. Nie ma dzwonków na przerwę i na lekcje. Myślą o skróceniu lekcji 45-minutowych. Nie zazdrości pan prezydentowi miasta i uczniom? Bo uczniowie mówią, a w Wodzisławiu to dobrze się dzieje. 4 dni. No nie do końca tak jest. Po pierwsze gratuluję pomysłu panu prezydentowi. Wiem, że ta strategia, ona powstała wcześniej, ona powstała w 2022 roku, więc już jakby początek ubiegłego roku szkolnego, czyli wrzesień 22, to był ten moment, w którym należało o tym mówić. No mówimy o tym w tym roku, ponieważ ten temat się gdzieś przedarł w przestrzeń informacyjną. Jest tak, że gratuluję, trzymamy kciuki, zobaczymy, jakie będą wyniki i przyjrzymy się bardzo chętnie wynikom tej całej koncepcji. Miasto Wodzisław Śląski jest miastem innym, nie jest miastem na prawach powiatu. U nas skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na naszym głównym problemie w tym roku, czyli na naborach do szkół średnich, czyli klas pierwszych. Ale czy rybnicy uczniowie mogą doczekać się takiego formatu? Rybnicy uczniowie będą mogli doczekać się takiego formatu, jeżeli wnioski płynące z realizacji strategii w mieście Wodzisław będą pozytywne. A, czyli czekamy, co eksperyment wodzisławski toczy się, będziemy obserwować. Na koniec, jaki to będzie rok szkolny dla uczniów, dla nauczycieli, dla miasta? On będzie taki jak zawsze, to znaczy będzie przebiegał zgodnie ze swoim rytmem. Uczniowie przecież już niedługo będą za chwilę mieli święta Bożego Narodzenia, a potem już będą od razu też odliczamy czas do świąt. Tak, 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 to wszystko będzie się działo bardzo szybko, jak zawsze. Jaki to będzie czas dla miasta? Mam nadzieję, że dobry, w tym sensie, że osobiście liczę na zmianę, która nastąpi po jesiennych wyborach i będziemy mieli do czynienia z możliwościami tworzenia nieco innego systemu edukacji, który będzie oparty mniej na zapamiętywaniu, a bardziej na... A jest pan też zwolennikiem, to co mówi trzecia droga, żeby zlikwidować kuratoria? Myślę, że należy się zastanowić nad kształtem nowego systemu w przyszłości, na gruntownych zmianach. No to obserwujemy eksperyment wodzisławski i wszystkim dobrego dnia życzymy, dobrego roku. I dobrego roku. Tak. Porannym gościem Radia 90 był zastępca prezydenta miasta Rybnika Wojciech Świerkosz. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia.